dzisiejszym odcinku Babry i Cringe'u. W dzisiejszym odcinku Godlewska bawi się w chytrą babę z Radomia i kradnie Zbyszko 3 cytryny. Bardzo nieprzyjemną sytuację, gdzie jak zwykle uczestniczą i Dubiel, i Lexi. Znowu. Pada sobie deszczyk, pada sobie równo, może w końcu zmyję to Pisowskiego. W początku nakreślić w tym filmie, że mam wrażenie, jakby ktoś mi zrobił kopę w gardło. Dlatego mam tego przecinane gardło, niestety już dochodzę do siebie. Bardziej będzie mówił na tym odcinku Kuba, a czyli ja sobie będę... nie pogadam. Godlewska stwierdziła, że bardzo fajnym pomysłem na promocję swojego studia piękności i urody będzie Bo Godlewska prowadzi pewną firmę, nie? Stwierdziła, że to będzie bardzo dobrym pomysłem jawne podpierdol czyjś prac, w dodatku dość znanej typiary Sandy Candy. Jakież to słodkie i cukierkowe. Sam raz do robienia ust i tak dalej. Sandy Candy prowadzi se botoksiarę. Bądź po prostu... upiększa je. Jak sobie zrobiła pracę Sandy Candy, jakiś ust, to je oczywiście wstawiła gdzieś do internata. Instagram. W sumie ładne, ja może też bym chciała takie robić, podeszła Godlewska i powiedziała, więc ja sobie to ładnie wytnę, wstawię do siebie na Instagrama i będzie, że u mnie sobie takie zrobić. Co jak co, Godlewska jest ostatnią osobą, którą bym uwierzył, a propos jakichś tematów piękna. Patrząc na nią, no ona jest... Udostępniała na swoim Instastory Godlewska, że to są jej prace. No niestety peszek. Chcesz sobie zobaczyć Instagrama Godlewskiej? Może coś powiedziała, zapomnij, prywatnie. Chcesz zobaczyć firmę. Firmę, firmę też musisz privku. Jest to szok i niedowierzanie, że tak popularna osoba kradnie moje prace. Co zrobiła Sandy Candy, jak się dowiedziała? Oczywiście zadzwoniła do pani Esmeraldy, a Esmeralda stwierdziła szybko, bo jeszcze mu dentysta. Tak, dzień dobry, bo pani mi tak w wielkim skrócie podpięła pracę. Dawaj screeny. No to dobra, ja pani wysyłam, no to już śle. Wysłałam, zablokowała mnie, halo. Zadzwoniłam do prawnika i prawnik powiedział mi, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, żebym szybko zadzwoniła do Moniki i zażądała usunięcia Instastory i przeprosiny. Dorosłe zachowanie dorosłej osoby, no ale... No i pani Godlewska teraz będzie udawała, że wszystko jest git. Więc dlatego uprywatniła na jakiś czas sobie Instagrama, żeby więcej ludzi poprosiło o obserwację. Później nagle ten Instagram będzie normalnie publiczny. Następnie, słuchajcie, zażądała ode mnie screenów. Po czym po prostu się rozłączyła. Żadnego przepraszam, żadnego do widzenia, nic z tych rzeczy. Ja jej wysłałam te screenshoty na jej numer telefonu. Po czym zostałam zablokowana na jej social mediach, a jej Instastory zostały usunięte. No właśnie, więc dalsze losy jak na razie pięknych ust są nieznane. Jak chcesz piękne usta, musisz za nie zapłacić. Słuchajcie, dobrze wiem, o czym się jarają 12-letnie widzowianki, czy Dubiela, czy Lexi. Ale głównym tematem przewodnim widzowianek, fanek, kidosku, Dubiela i Lexi jest temat ich związku, który się ciągnie od 5 lat, 4. Poszło o sytuację, która miała miejsce na High Ridge'u. Były te rundki, czy jak oni tam je zwoł. No i zaczęło być za dużo trochę tematu znowu, związek. Dubiela, coś niepowiedziane, coś nie powiedziane. Bo oczywiście Lexi cały czas jest katowana pytaniami. O Dubiela. No jakby i słuchajcie, ludzie nie mogli skończyć tego tematu. Tu jest trochę śmieszne, bo jak sytuacja ich wygląda, oni byli, nie są, byli, będą, ale mogą być, ale są zaraz, sami. Ale w międzyczasie się... Mamy jednak poważne obawy o dalszy los Cietrzewia. Ponoć Dubiel gadał z Lexi dzień przed, żeby nie rozmawiać na jego temat. Jak to się skończyło? No oczywiście Lexi zapomniała. Pan Pawłowski, który... Biedny pan Pawłowski, który po prostu zadaje pytania od ludzi, które najczęściej się pojawiają, a wiadomo, że ten temat się pojawi najczęściej. I jemu też się dostało po dupie. No ja też powiedziałem. Nie chciałem nikomu... W sensie moim zamiarem nigdy nie jest zrobienie komukolwiek jakiejś krzywdy. Mam nadzieję, że tak się nie stało. Tym bardziej, o kurde, że już... tutaj mocne słowa poszły. Mhm. No nie wiem. No tak po prawdzie... Nie wiem, no zapoznam się z tym i będę... Uważam, że ten cały program był żałosny. Być może jestem osobą publiczną i być może poruszanie tematu mojej osoby nie jest zabronione, ale wszystko ma swoje granice. Granice przyzwoitości. Spróbujcie postawić się na moim miejscu. Kochasz kogoś, zależy ci na tej osobie, ale w perspektywie czasu dochodzicie do wniosku, że osobno będziecie szczęśliwsi. Normalna sprawa.
Tak czasami w życiu bywa. Związek był publiczny, więc oczywiste jest, że ludzie będą o tym mówili. Tu jednak chodzi o coś więcej. Przed dziesiątkami tysięcy osób twoje imię zestawia je z płytkimi pytaniami o nowe romanse i insynuacje, że być może przeciwniczka ma z tobą romans. Fagatka. Panie Pawłowski, dobrze, że wyrzucili cię z fame. To jest grube. Nie masz prawa więcej nazywać się moim kolegą, nie masz prawa podać mi ręki. Ja też mam uczucia, jestem obecnie szczęśliwy, ruszyłem dalej i jak widać podjąłem bardzo dobrą decyzję. Jest mi również przykro, że Lexi obiecała unikanie tematu mojej osoby, a później 80% programu dotyczy właśnie mnie. Ale tak jak wielokrotnie mówiłem, zresztą już kurczę Marcin dzwonił też chyba przy rundkach z NACU. No i tak sobie pożartowaliśmy się, poprzekomarzaliśmy się, no nie wiem. No też raczej to tak odbierałam, ale faktycznie wczoraj rozmawialiśmy i on prosi, żeby już nie ten, więc mogłam bardziej. No ja tego nie pilnować, ja tego nie wiedziałem, a przypominam, że zadaję pytania, które są. Ale on zarzuca tutaj, że jest dla podbicia statystyk i wyświetleń. I tutaj kogoś poniosły delikatne emocje, bo później to była w ogóle. Przeczytali od razu tam wtedy, że. Przeczytali od razu tam wtedy. Przesadziliśmy, bo Marcin coś wstawił. A pan Pawłowski wytłumaczył, że no tak delikatnie, no kurczę, no jeżeli go uraziłem, no to naprawdę przepraszam, ale to nie jest moja wina, bo to ja jestem zalewany tymi pytaniami. Ja jestem tak jakby pośrednikiem między widzami a Hailey. Jak się jakiś temat nie porusza, omija, to wtedy ludzie zawsze zadają, a jak raz porządnie się wyjaśni, to już ludzie. No tak, no przestaną w końcu o to pytać, a wydaje mi się, że ten temat z Marcinem był taki. W sensie to działa w taki sposób, bezpośrednio. Zdania wystarczyło po prostu powiedzieć. Nie wystarczyło, tak, tego. Dobra, już było to wałkowane, może sobie odpuśćmy, chcecie sobie wiedzieć, to se wpisujcie na neta, se szukajcie. No i co z tego wyniknęło? Tak, że dosyć, bo ja też rozumiem, dobra, to Biela poniosły nerwy. Według mnie. No jest to człowiek. Każdy dziennikarz powinien być swojego rodzaju hit. Ale to jest moje zdanie, bo dziennikarz powinien być coś jak kanały komentarii. Troszkę. Coś oni tacy są. Tak, tacy dobra. Muszą być. Wiem, że muszą tacy być, no ale ile można to samo wałkować, czy nie wiem. No ale dobrze, teraz widzimy tak, że Pawłowski jest pośrednikiem, zadaje pytanie Lexi. To Lexi powinna skończyć ten temat na nie chce się wypowiadać. A że Lexi, tak jak było tam w tych wypowiedziach, powiedziała jeden fakcik, to ludzie chcą dalej. Daj mi spokój! Więc najlepiej by było skończyć te fakciki, tak. Nowe jakieś te, jak już sobie wyciągnęłaś na spotlighta, to się tym spotlightem kurwa zajmij. Drany dookoła starego związku, który zaraz będzie z powrotem nowym związkiem. Tak, bo wy znowu do siebie wrócicie, będziecie mówić, że się kochacie. O ja. Nie widziała dupa słońca. No to a ty lepiej kurwa szykuj wierszyk na następny odcinek. Ja już mam dobre. Rudlewska za 3 limonki! Nie, Nara! Do widzenia!